Szukamy dziewczyny dla odmienionego Micha na festiwalu! A zobacz, jak wyglądała jego metamorfoza. Czego się spodziewasz? Opowiadaj. Na pewno będę miał coś z paznokciami, jestem pewien. Jak będę miał takie paznokcie jak ty, to ja się łapalnę w głowę. No, mam w sensie? Nie, no w sensie mi się takie coś nie podoba. Ale wiecie, jakby to dzisiaj jakby te osoby kontrolują, jak będę wyglądał, tak więc będę miał później ciula do gadania. Chyba, że coś będzie mi mega nie pasowało, to spierdniczam jak najdalej. Słuchaj, najważniejsze jest to, że ty masz dostać upgrade, a nie być po prostu, wiesz. Tak, tylko jakby zależy, czy te osoby, które robią mi upgrade, znają się na rzeczy. Nie mam pojęcia, gdzie idziemy. Nic tu nigdy nie robiliśmy. Malowane włosy, ja pierdziele. Co, ty winno? O matko. Piekło operatora. Kliknij klamkę jak coś. Jak? Pamiętaj, chcemy, żebyś był po prostu piękniejszą wersją siebie. Czy nam wyjdzie, zobaczymy. Tą jego fryzurę zostawmy, że ma taki dłuższy tutaj wszystko i tutaj mam krócej. I myśleliśmy nad takim kolorem. Tylko teraz musimy ustalić jedną rzecz. Czy to ma być kolor trwały, czy może być zmywalny? Zróbmy trwały. Trwały. To musi być konkret, jakieś zmiana to... Jestem strasznie ciekaw, jak będzie wyglądał. Stresuj się. Okej. Ładne włosy, specjalnie ich nie miałem 3 dni. Bardzo dobrze. O, super. Wiedziałem po prostu, że ten dzień nastąpi, że moje niemycie włosów będzie przydatne. Już nie ma odwrotu, nie? Nie ma. No na przykład nie wiem, jakbym miał obstawiać kolor. Czy będę rudy? Nie najgorsze. Może na Cristiano Ronaldo? Musiałam się zastanowić przez chwilę, jaką on ma teraz fryzurę. A teraz jest akurat. Byliśmy teraz szybko kupić sobie coś do jedzenia i Dominik sobie przypomniał, że nie wziął spodni z domu. A my zaraz po odcinku wyjeżdżamy do Warszawy, więc musiał teraz się wrócić do domu po spodnie. Serio? Tak. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Ach. Tylko akurat on pojechał autem. Olek. Marta się wygadała z kolejną włosów. Marta była u nas tyle razy na odcinkach, miała czegoś nie mówić, że już jest przyzwyczajona do tego, że... Tak? Pewnie. A to ty jesteś dość taka doświadczona z ekipą. Marta na przykład farbowała całą karierę 3 godzin. Kurde, to zaszczyt! O kurde, będę zielony. Zmywamy, ciekawe co tam jest na tych włosach. Jezu, jakie to przyjemne. Jednak jakby intryguje reakcja operatorów, że nikt się nie śmieje, ani nic, czyli chyba git. Okej, zaczęli się śmiać. Jakie plany w ogóle na włosy? Będę szukał jakieś odbicia, żeby złożyć swoje włosy. O, shit. Ja już wszystko wiem. Trzeba uważać, żeby na pelerynkę za bardzo mu włosy nie spadały, bo on będzie pierwszy co kurwa patrzył. Już popatrzyłem. Zobaczmy, jak wyglądam. Nie no, hip. Ale dziwnie wyglądam. Poważniej. Uważam, że do twojego koloru do cery jest dużo korzystniej niż jak masz nawet te swoje naturalne, rozjaśnione słońcem, które jednak mają dużo złota. I wtedy ty jesteś cały czerwony. Mega dziwnie. Nie, nie mogę się nawet przyzwyczaić. Zapomniałem spodni, wróciłem, słuchajcie. No i Michu jest skończony, w sensie włosy ma zrobione, także jestem ciekawy, jak wygląda. Czy bardzo inaczej, czy dużo się zmieniło. No dawaj do Michu. I kurna. Nie, moim zdaniem gorzej na razie, ale zobaczymy. Może po prostu jak sobie sam ułożę, będzie lepiej. Dla mnie git. Fryzurka jest spoko, no i ten kolor jest inny, jakby wiesz, nie masz dużej zmiany. Nie chcieliśmy ci mocno jakby tego ryć, ale masz kurna teraz ciemny blond, stary. Jesteś taki fresh teraz. Ja pierdzielę, dobra, myślę, że żałuję, że się zgodziłem na ten odcinek. Najwyżej tak, będę po tym odcinku łysy. I co, jeśli chcecie, żeby Michu zgolił się na łyso, ile? 50 tysięcy? Nie masz szans, nigdy w życiu. 200 tysięcy. Daj za stówkę. Nie, bo tak 200 tysięcy tak nierealne i ten. No to 150. Też nierealne. Dobra, 150 nierealne. 150 tysięcy w góry i goli się na łyso? Tak. Widzowie, błagam! Nie ma szans. Proszę. Moja pierwsza reakcja na włosy Michała. Oj, temu się nie, też nie podoba, widać, że mu się nie podoba. Nie, muszę się przyzwyczaić, ale generalnie tak. Ładny masz ten kolor bardzo. Nie, spoko jest kolor. Właśnie, kolor bo jesteś ładny. Inny, teraz wyglądasz inaczej. Tylko całkiem inaczej wyglądasz, musisz się przyzwyczaić do tego. No, moim zdaniem na razie gorzej, ale może właśnie jak sobie sam włożę, to włosy będzie lepiej. Już podejrzewa, co robimy teraz. I co podejrzewasz? No piercing! Aha, tu wygląda tak, jakby były wycinane organy. Ja mam nie bardzo dobrą krew, bo z trochę minus, więc... Tego się nie mówi tutaj. Okej, dobra. Z tego krycokiem szyło. Nos nie jest jakiś specjalny, w sensie jego je się patrzy tak samo jak ucho, ale też jeszcze 3 minuty później. Tak mi było po miesiącu, że się tam tak sprawdziła, nie? No, wydaje mi się, że ten kałczyk miesiąca nie przeżyje. Tak? Rozumiem, że to wszystko jest decyzją góry, nie powiem. Tak. Wystrasz, bo ja sobie przytrzymam płatek nosa. A, to
zakręcam ci kulkę i jesteś gotowy, także jeszcze się nie ruszaj. Ej, strasznie jakieś bolesne miejsce. Tak? No. No to jesteś. Płaskie szczęścia zawsze, co? No, bo pociągałem się, to było takie ciężkie. O Jezu, patrzę w dół i widzę go. Ale to... Dziękuję bardzo. To co, teraz te organy, nie? Byście położyli. Nie, nie pokaż wam nic. Pokaż. Nie, walcie się. Nienawidzę tego odcinka. Pokaż. Ej, no i to wygląda. No to od razu inny. No, jakiś taki szczuplejszy nos ci się zrobił. No, ogólnie naprawdę git, stary git. Bez beki po prostu i to siedzi stare. Nie no, ogólnie powiem wam tak, że kolczyk mi się bardziej podoba niż włosy. Będziesz stary teraz taki, wiesz. Takim Alvaro, no. Jak się cieszysz z kolczykiem? Powiem ci tak, kolczyk mi się bardziej podoba niż włosy. A co ci się nie podoba w włosach? Kolor. Nie, lepiej wygląda, że to nie. Taki wchodzi w zielony ten kolor, mi się nie tak? podoba. No. Mi też nie podoba. Dziękuję ci bardzo, że jakby podzielasz moją opinię. Przecież pani niszczycielka dobrej zabawy. I z nią bajkę zostawiamy, a my idziemy z Orkiem na zakupy. Co to będzie, nie mam pojęcia, zobaczmy. Będziemy robić ci usta. Serio? No, cieszysz się? No fajnie w sumie, zawsze chciałem mieć. Zawsze chciałeś mieć usta? No. No to akurat dziś nie będziesz się ale możemy się troszeczkę wspólnie pozastanawiać, jak bardzo długie paznokcie dzisiaj cię zrobię. Nie. Wybieramy dla Michała stylizację. Pierwsze co zobaczyłem, to tutaj na manekinie jest taka fajna kurtka. O, taka, z takimi cieni. Fajnie to wygląda. Ja on lubi hot wingsy. Tylko wiesz jaki jest Michał? Michał jest wiecznie gorąco. I jak no, będzie to weź, weźmy sobie tak wiesz. Wieczorem będzie chłodno. O no, coś takiego. Fajna jest ta kurtka. Dobra, weźmy ją jako jedną z opcji. Ale jedną z opcji? Tak, no bo trzeba kilka. A to się nie bierze od razu? Nie, trzeba przeszukać, przejść cały sklep, zobaczyć najlepsze rzeczy i potem z najlepszych rzeczy wybiera się te docelowe. Dobrze, że tutaj... Że jestem, co masz na myśli? Że z babą się przyszło. Że jesteś, kurwa. Przed tobą jest kilka aktywności w tym miejscu. Zacznijmy sobie może od poprawy wyglądu twoich dłoni. Panie kiermański to jest taki, że nadajemy paznokciom kształt, wycinamy skórki i nakładamy taką odżywkę. No to niech tak będzie. Plus miało być jeszcze wzorki. Jakie wzorki? Nie róbmy wzorków. Proszę, nie róbmy wzorków. A tobie się nie podobają w ogóle żadne wzorki na paznokciach? Jest tak trochę to inne i nie wiem, czy do mnie to pasuje. Jeżeli jest taka możliwość, to chciałabym po prostu pani samej przekazać, co będziemy robić, żeby tutaj kolega nie wiedział. Nie, chciałbym wiedzieć. To mogę pani pokazać. Okej. Trochę mi szczerze to było. Nie. Ale wiesz co dałbym pod to? O właśnie w czymś takim go sobie wyobrażałem, stary. Przecież to jest trochę wavy. Ten kolor mi nie do końca się. To jest biała przecież. Tylko kurde, czy Michał? Bo no, jak nie będzie miał tej skóry na sobie, tego, to czy on w samym tym będzie dobrze wyglądał? Tak wydaje. Zrobimy pasek, zrobimy coś takiego, lekko wyjmie. To fajnie wygląda. O kurde, fajnie wygląda. Taka... Tych spodni nie wiesz, bo ja mam chyba takie. A takie? Nie, dawaj, taki. Biorę moje rozmiary i ja to przymierzę. Dobra. Ej, ogólnie wydaje mi się, że będzie to pasowało do niego. Bardzo fajnie to wygląda. Kurde, jeszcze jak dowalimy pasek jakiś fajny. Pasek, naszyjnik jakiś. Biżuteria obowiązkowo. Musi być. Pazy ma aktualnie robione w sumie, więc zobaczymy jakie będą, także też będą pasować do pasie. No ale ta kurtka jakby git, według mnie. Mega git. Naprawdę to będzie siedzieć. A nie chcemy zrobić mi metamorfozy, kurna? Ty nie potrzebujesz. Tutaj pani Patrycja robi nam paznokcie. Nie mogę się tej formy Michał nie widzieć, ale jestem z książką. No i po prostu czytam. Albo udaję, że czytam po prostu. Chciałem wyjść na mądrzejszego, żeby tutaj dziewczyny właśnie patrzyły na mnie, że wow, czyta książka, ale ja mnie smutny, nie? Czego się dowiedziałeś już? Rozczułem. Jezu, jaką mam ten zapach. Uwielbiam lakier do paznokci czy zmywacza, to jest coś cudownego. To jest prawie tak samo ładny zapach, jak benzyny. Jeszcze tylko na koniec krem i ten, ale... Serio? No. Ci co, jednak nie malujemy? Nie. Serio? No, takie dostałam wytyczne, więc... Naprawdę nie malujemy? No. Ale fajnie! W końcu coś miłego w tym odcinku. Tak wyglądają paznokcie. Dziewczyny mogą powiedzieć, wow, jaka niesamowita zmiana. Ja na przykład powiem, wow, nic się nie zmieniło. Też specjalny dla mężczyzn. O Jezu, cudownie. Słyszeliście dla mężczyzn, nie dla chłopców, tylko dla mężczyzn. No nie dla ciebie. Poczekamy chwileczkę, aż tam się zwolni stanowisko na pedikir i przejdziemy do robienia. Dobrze. O kurde, nie. Ej, na chwilę wyjdziemy, dobra? Dobra, nie ma problemu. Dobra, jest lipa. Misja poboczna. Szybka misja poboczna. Nie mogę iść na pedikir. Mam takie stopy. Są brudne stopy. Chodź do łazienki, tam jest łazienka. Jest. Nie ma problemu. Dobra. Umyj mi stopy! Za mało im płacę. Za mało im płacę. Wszyscy silni, są silni. Nie dam rady! Nie będę ci myślał. Zadbaj Maję. Musisz mi umyć stopy. Czemu? No bo idę zaraz na pedikier i mam strasznie brudne spodu. Ale tam ci umyją. Ale to jest wstyd.
dotkniesz. Pokaż. Osobą... Czemu ja mam ci myć stopę? Bo nie dosięgnę. Dosięgniesz. Nie dosięgnę. Uwaj, dotknij mi stopę. Michał, wychodzę stąd. Nie, nie wyjdź stąd, tam będzie. Michał, wychodzę stąd. Ja pierwszy muszę samą mieć stopę. Przecież dobrze wiesz, czy zrobisz to sam. A przychodzisz tutaj po to. A wyciesz mi chociaż? Co se wytrzyj? Ja wszystko muszę dać sam. Wyobraź sobie na przykład, jak babka nas widziała, czy odetchnie na śmieci tutaj? Zawalałaś Maja i wyszła. Jeszcze tak przy okazji tylko. Trzeba było zostać w domu. Jednak dosiągnąłeś? Dosiągnąłem. Chcesz wzorki na stopach? Nie, no na stopach są miałeś. Policy, umyłeś stopy? O kurde, zapomniałem, to kurde. Będziemy być tutaj. Ale i tak mam chyba dość czyste, nie? No, eleganckie. To w takim razie ja poszukam po prostu inspiracji na wzorki na paznokcie u stóp i zrobię go tutaj henne. Jak po prostu poznam jakąś dziewczynę, będzie miała szansę zobaczyć moje stopy, to trzeba mi się wow. Ale błyszczące, ale piękne. Idealne. Ej, Dominik, która torebka lepsza? Ta? Dla Miszka? Dla mnie. A. Czy ta? Żadna. Co on powiedział? Żebyś wziął dwie. Też tak sądzę właśnie. Wiadomo, że najlepszym dopełnieniem stylizacji są zawsze łańcuszki. A co? To, po prostu to. No mi się to podoba. No to wiemy to. Mamy prawie całą stylówę. Potrzebujemy prawie. Jeszcze pasek. Dokładnie. I może jakieś oksy. On ma spoko oksy, kilka par ma spoko oksy. Nie ma sensu kupować. To trzeba powiedzieć, żeby wziął ze sobą jak najwięcej swoich okularów i wziął ze sobą dwie pary swoich butów ładnych, czystych. Nie no hit, niesamowite to jest. Fajne. No w ogóle na mamie się udało jeszcze coś pomalować. Takie drobne. Ale ładnie bardzo. Podobają ci się? No, najlepsza rzecz, jaką dzisiaj zrobiliśmy. Serio? No. O, ale mi miło, że to akurat tak, którą ja wybierałam. Ale przez to, bo to jest taki głupio po prostu, wiesz. Kosa. Kosa, kurwa. Ilu? Kolejny sklep nie ma pasków i tak stwierdziliśmy w sumie, że co? Michał ma ładny czarny pasek z Diesla, skórzany, który ma srebrną klamrę, mamy też srebrne jakby srebrną biżuterię, więc po prostu już nie szukamy na siłę tego paska, wiemy, że Michał ma fajny pasek, który po prostu wykorzystamy w tej stylówce i tyle. Dokładnie, także mamy już całą stylówę, a jak się w niej zaprezentuje, zobaczycie zaraz, kiedyś, w tym filmie. Teraz czas, abyś wkroczyli na twoją buźkę, tym razem brewki. Dobrze. Trochę ci je wyregulujemy, jakąś henne. Najważniejsze jest to, abyśmy się skupili teraz na tych brwiach, które moim zdaniem powinny być totalnie czarne i takie od linijki i pogrubione jak najbardziej. Teraz już to. Nie wiem. Moim zdaniem będziesz śmiesznie wyglądać. A, ty sobie żartowałeś, tak? Ty się chyba totalnie nie wyglądał. Tyle ile dzisiaj zabiegów miałem, to nigdy w życiu nie zrobiłem chyba. Jak metamorfoza, to metamorfoza, nie? Na całego. Dokładnie tak. Lecimy teraz z dopływaniem. Wosku z nosa. Przy drugiej stronie niestety nie możemy wybrać wosku z nosa, bo mamy świeżo robiony kolczyk. Jedna strona po prostu będzie zapuszczona, druga nie. 3, 4. Ała! Zapalało? Nie, żartowałem. Jestem facetem. Taki młody, upiękniony. Jakby się dziecko urodziły przyszłe ciotki. Z tymi robi się przypadek. Zrób tutaj oficjalny statement, że takie żarty cię wcale nie bolą i że ty z nas sobie nieraz gorzej żartujesz. Tak naprawdę, kochani, dobrze, że piszecie w komentarzach, że oni mnie wyzywają, że śmierdzę. Bardzo mi to boli. Przed nim zacząłem się myć. Rozumiecie to? No kurde, ciekawe te brwi, nie? Na przykład jak w paznokciach tutaj nie widziałem różnicy. Na uwagę, co mówisz? Widać. Ale w brwiach to widać w ciul różnicę, tak szczerze. Ładne mam? Dzięki. Chcesz się teraz umówić? Nie. Szczerze, brwi sztos, a ogolisz sobie brodę i wąsa. Inny zbawisz tą brodę i wąsa, dzięki. Zarościk. Dzienny. Myślę, że jeszcze troszeczkę cię podrasujemy, ale to już przed samym podrywem. Dobrze, kochani, jesteśmy w Warszawie, dzień przed wielkim podrywem i właśnie dostaliśmy nasz sprzęt szpiegowski, czyli jej taką sławkę do ucha, żeby jakby Dominik, Maja, Olek mogli mi coś mówić, jak będę podrywał dziewczyny. Jedna taka kulka to jest sławka. I to wkładam do ucha i będę słyszał ich. I jakby dla mnie to jest niesamowite, do czego jakby doszła technologia, tak? To będę musiał mieć pewnie przy sobie. O, chyba się połączyło. Ej, dobra, w to nie wierzę, że to będzie działało, nie? To jest takie małe, to jest dla mnie niesamowite, że w ogóle coś takiego istnieje. I teraz musimy włożyć to do ucha. Ała, chyba działa, czekaj, ała! Ale nagle mi bębenek walnął. Mówi mi twój numer. Ja pójdę do drugiego pokoju.
Elizio, słychać tutaj. Serio? A ty mnie słyszysz? Ja cię słyszę. A powtórz, mam najlepszą menadżerkę na świecie. Mam najgorszą menadżerkę na świecie. Coś nie działa w takim razie. Nie, nie, jest git, jest git. No to git, no to działa w takim razie. Działa, kurde, jakie to jest mocne, niesamowite. O, co wiele wypuściłaś. A ja. Dzień wielki, podróżowania. Będziemy mieć się po prostu dziewczynę. To jest mój outfit. Majtki 20, okulary 3. Charakter worthless. Ogólnie to nie ja wybrałam outfit, więc ja też trochę będę reagować. Pierwsza rzecz, jesteś gotowy? No dawaj. Nie no, bez jaj. Nigdy w życiu tak nie był, nie ubiorę tego. Mi się wydaje, że jakby Dominik po prostu pomyślał, jak on by się ubrał, nie? Ogólnie... te rękawy są po prostu dziwne. Tak jest jeszcze chyba gorzej. Nie pójdę tak. Nie pójdziesz tak? Nie pójdę. Dobra, tak. Ale poczekaj, bo mamy jeszcze... Okay. To jeszcze nie wszystko. Może po prostu źle się nastawiłem. Ta kurtka jest moim zdaniem spoko. To jest zdecydowanie najlepsze z tego wszystkiego. To mi się najbardziej podoba. To samo. I przez to to wygląda, jakby to był po prostu zwykły biały t-shirt. Czas na dodatki. Silnik i bransoletki. Rozumiem, co mieli w głowie. Moim zdaniem po prostu ta kurtka jest fajna, ale nie pasuje do tych spodni w ogóle. Kolorystycznie pasuje, ale jakby te wzorki jakby... W ogóle nie jakby to jest w ogóle mega... W tym odcinku mamy podobny film. Tak, no. Ja na przykład się czuję, jakbyśmy mieliście zgadali na nich, żeby na nich nagadywać? Ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Ja się jakby szczerze sama przyszłam i powiedziałam, co uważam o tym i mi powiedzieli, że tak samo, jeśli chodzi o włosy i kolczyka. Znaczy włosy, tak szczerze, teraz włosy uważam, że są git, po tym jak je ułożyłem, więc są całkiem spoko. Ja na szczęście mam jedno spodnie moje. O mamale. A pokaż się bez tej kurtki, bo jak będzie ci gorąco. No będziemy pewnie strasznie gorąco. No to pokaż jak się. Zobacz, jakąś laskę gorąco. On co on? No sztuk! Widzę sens tego, nie? Teraz też widzę. Nie no, teraz tu jakby ten! Teraz tu jakby inny Michał, ja bym ogólnie nigdy w życiu się tak nie ubrał. No to mamy finalną stylówę i czas na to, abyś poderwał jakieś laseczki. I bum! Mamy moment, w którym Michu zaraz sprawdzi się przemetamorfozowany, przetentegowany, ale mam jedno pytanie, czemu masz inne spodnie? Bo chłopie, stary, tamte spodnie były totalną tragedią. Czemu tragedią? Totalną tragedią. Jak tragedią? Dlaczego? No, totalnie nie czułem się w nich dobrze. A wyglądałeś dobrze? Nie. To rozsunięte miało być. To zapięte. O, wyglądasz zarąbiście, stary, w końcu. Wyglądasz naprawdę top. Gotowy jesteś na podryw? Ani trochę, tak szczerze. Bardzo sprzęcior. What the fuck? To ta kuleczka się ją wkłada do ucha? Chłopie, nie wpadnie ci do mózgu? No nie ma tam nic, więc raczej chyba git. Zobaczmy, czy działa. Ja mówię cały czas mówię. Mówisz cały czas, słyszę, że mówisz cały czas, ale mega cię się słyszę. A jakby na przykład mówił teraz tak głośno, to tak głośno bez sensu według mnie. Więc co, muszę mieć wtedy palec w uchu, żeby to działało. No to będziesz musiał tak być cały czas. Powiedz coś mega randomowego. Pomidory rosną na drzewie w Afryce. Pomidory rosną na drzewie w Afryce. Ej, no to git! Jak będziemy w takiej odległości, no to damy radę. Michu, ale mam dobrą informację. Jest dużo dziewczyn. Czy coś wiesz podpowiadać? To co trzeba, to usłyszę, słuchajcie. Patrzcie tam. Widzisz to? Moja 12 zdjęcie robił. Ładna pupa, tak, ładna pupa. Tak, i lecisz, leci tam. Powodzenia! My go słyszymy. Powodzenia! Idź to po lewej, po lewej! Ci? Lewo, lewo, tam. Ej, patrz, on... Ej, co jest? Michał! Nic nie słyszę, się stresuję, jak jestem sam. Ja potrzebuję jeszcze wsparcia. Michał, ja nie pójdę znowu za rączkę. Za rączkę pójdź. Cześć. Ja jestem. Trzymam kciuki. Tak, dobrze. Ej, ja myślę, że to nie wyjdzie. Chciałby poznać dziewczynę. Nie, tak, ale mają jakby mega wstydliwy jestem. A, okej, okay, to fajnie. Nie wiecie, co stracicie, elo. Już spaliłeś? Ej, mega dobrze mi poszło, nie? Co? My. Obydwie mają chłopaka, a Michał powiedział, nie wiecie, co tracicie na ram. Serio? Nie. Szacuneczek. Ja taki nie jestem, się zamieniam w Dominika. Jezus Maria, ej, to jest mega cringe'owe. Czemu ja się w ogóle zgodziłem na takie coś? Serio, mega mnie to cringe'uje. Dobra, lecę, normalnie tak zrobił. Poleciał, patrz, poleciał sam. Poleciał? Poszedł sam. Cześć, co tam? No dobra, jakby możemy sobie zrobić zdjęcie, jak chcecie. Co, co ty robi? Co zagaduje? Michał! Co? Podrywać! Nie płacz! Ej, co się stało? Co się stało? Czemu? Co się dzieje? Ej, co się stało? Szukałeś chyba 3 dni. Naprawdę? Ej, nie wiedziałem, przepraszam bardzo. No zrobię, Jezu, muszę.
Ogólnie, proszę, przepraszam. Najgorsze jest to, że nie mamy jak mu podpowiadać. Nic, zero. A wiecie, co my możemy zrobić? Podsyłać do niego. Laski. Dobra, ej. Wiecie, o co chodzi? Chcesz nam pomóc lekko? No. Czekaj, bo on tu idzie. Michał jestem. Siema. Siema. Cześć. Co tam u ciebie? Dobrze. Fajnie, no u mnie też spoko całkiem. Co tam ciekawego robisz w życiu? Chciałem Michałowi pozwolić dziewczynę i ona teraz sama, jakby Michał sam do niej teraz podbył, więc jakby patrz to. Ja chodzę na siłownię w sumie. Serio? No. Nice. A ty? Ja? Ja więc to ogólnie nagrywam sobie, tutaj jest kamera, nie wiem czy widzisz. Hej! Cześć. Ej, on chyba nawet na nią nie spojrzał podczas tej rozmowy. Moim zdaniem uwieńczeniem tego, że jakoś mu wyszło, to jest zdobycie numeru telefonu. No i fajnie, i co? Ja się stresuję. I wiesz co, ja się też delikatnie stresuję, to jest okej. Okay. Ty się stresujesz, będzie tak, nie. Gadałem. Znajomi mnie zmusili do tego, że muszę coś robić i wiesz. Robię cały czas, jakby rozmawiamy ze sobą, po prostu udawajmy, że to jest git. Możemy później się złapać, jak chcesz. Pogadajcie bez kamery. Co? Powiedziałem, że pogadali bez kamery. Ogólnie powiem wam tak, jak jest kamera przy osobach, to nie ma co tak gadać. No, dobra, dlatego robimy tak jak było wcześniej. Tak, czyli? No, czyli kamera jest daleko. Ładna. Poszedł, ej, dobra, poszedł w końcu. Cześć. Siema, Miał jestem. Co do ciebie, co ty robisz? Fajnie. Festiwal jestem dopiero pierwszy dzień. O, zagadał do niej. Zagadał, chodź. Bo zaraz będzie ten. Jakie za krzaków, kurna. Syk, przyczajka, słuchajcie, za krzaków, kurna. Na jaki koncert przyjechaliście? Wszystkie, 3 dni jesteśmy. Wszystkie 3 dni? Obiecałeś tam zdjęcie. Później zrobię, obiecuję. Jak się znajdziemy? Właśnie. To możesz dać mi do siebie numer, to się znajdziemy. Ej, ale właśnie? No. Jak się zbieram? Okej, ale... A jak się nazywa? Czekaj, jak się nazywa? Na mojej 12. Kurde, patrz, poszedł, ej. Siema, Michał. Roxana? O, miałem taką kiedyś znajomą Roxanę. Bardzo ją lubiłem. Wydaje mi się, że to, czego my od niego oczekujemy, to, że on pogada z dziewczyną, zaproponuje jakieś dalsze spotkanie, powie co tam u niej, dowie się czegoś o niej, a jestem pewny, że ta rozmowa jest na zasadzie, co tu robisz? Na kogo czekasz? Na jaki koncert dzisiaj przyjechaliście? Na Bambi głównie i na Okiego. Tak. Mam pieska Bambi. Jaki piękny pies. Są nie mega słodka. Przeczytałam włosy. Ej, chyba przeczytałam włosy. To ja lecę do znajomych. Trzymajcie się. Na razie, miło było pogadać. Papa, trzymajcie się. Szczerze, najgorszy odcinek, jak nagrywaliśmy. Najgorszy. Ale dobrze wygląda. Chleć. Wysoka taka w okularach, nie jest ładna. Ładny, ta blondyna też. Idź, Michał, idziesz. Sami się idźcie. Nie, jestem przy was. Leć dalej. Dobra, dalej. Michał, mogę iść z tobą jeszcze raz, jak chcesz. Jest mega cringe'owy Maja, wiesz o tym? Czemu? Straszny cringe. Idziesz i konkret walisz, a Michu nie robi tego konkretu. Hejka, wiesz, jaki jest koncert następny? A co, ty nie wiesz, na gdzie ty jesteś? Nie ładuję się telefon, a nie mam line'a, pomarza jakiegoś screena albo coś. A to sobie wejdź na wejściu, rozpiska, ale wisi. A, no dobra. Ale jak widzisz, że laska nie chce, to idziesz dalej, po prostu wiesz, i następna, nie? O, proszę. Hej, stary, mam takie pytanko, wiesz, jaki jest następny koncert, bo mi telefon padł. Oj, nie mam pojęcia. Nie wiesz? Ale bardzo mi się podobasz. A czy serio? Jesteś mega fajnie ubrany w moim typie. Serio? No. Słuchaj. No, no widzisz, jakie to proste? No nie wiem, czy ty odganiasz dziewczyny, czy co ty... Co, po prostu, gdzie idziemy, tam nie ma żadnej dziewczyny. Cześć. Miał jestem. Co tam robisz tutaj? Jest mi troszeczkę przykro. Co się stało? No, mój chłopak mnie nie chce. Chłopak, który nie wie, że jest moim chłopakiem, mnie nie chce. O kurde. No, ale... A na przykład... Nie szukasz na przykład innej wersji w takim razie? Nie, bo ja go kocham tylko. Okej, nie, to jakby rozumiem, to fajnie bardzo. Jeżeli ci nie chce, to zawsze możesz, wiesz, jakby iść dalej. Tak, możesz to przepracować. Ja ci mogę pomóc na przykład. W jaki sposób proszę? No nie, mogę ci na przykład przytulić, jak chcesz. Nie może prawo. To chodź. Widzisz? To mega miłe. Mam plan. Chodź ze mną, chodź ty Dawid też. Michu ma ogólnie zadanie znaleźć dziewczynę, zagadać do dziewczyny, żebyś tego trochę nauczył. Jak chcecie nam troszeczkę pomóc, tak powiem. Tak, no. Podejdźcie do Michu i spróbujcie go tak, wiecie. Rozgadajcie go jakoś, tak żeby on się zrobił, wiecie, taki otwarty. Możecie powiedzieć, że ma ładne włosy, bo zmieniliśmy trochę włosy. Kolor delikatny. Dobra. Proszę powiedzieć, że ma ładne włosy. Zwróćcie uwagę na kolczyka. Ma kolczyk w nosie, po lewej stronie. Ja mam za ty kolczyk. No nic, co my chyba lecimy, nie? No lecimy. Git. Miłego festiwalu życzymy. Wam też. No. Fajny kolczyk masz. Dzięki bardzo. Cześć. O, bardzo miło. Fajne koszulki bardzo. Dzięki. Ale ogólnie spodnie średnie. Wiesz co, ty możesz sobie iść jak coś na chwilę. Dobra, to ja bym zostawiam. Dobra, ogólnie spodnie średnie, kurtka fajna. Nie, moim zdaniem właśnie spodnie są mega dowalone. Nie. Ej, i co? Czego? Podbiliśmy do laski. Ogólnie git, ale tak czy siak rozmowa poszła w taką stronę, że po prostu ona jakby rozpacza, bo jest zakochana, a jakby chłopak jej nie chce. To my przed chwilą nagadaliśmy dwie dziewczyny, żeby podeszły do Michała i poprawiły. I właśnie podeszły, zaczął mówić tak, ja mam na kurtkę, one włosy, one coś tam. Fajne buty. Fajnie uzupełniają swoją śrubę, no. Włosy coś takie fajne, takie lepsze jakoś, tak, no. Fajnie ułożone. Kto was zmusił do tego? Nikt. Serio?
Nie, nie no, ogólnie wiesz, kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. Ja pierdziele. Ile wam zapłacili? Same tu przyszłyśmy. Okej, okay. Co robicie później? Nie wiem, będziemy się kręcić po okolicy. Będziecie później się może pokręcić z Lizą? Tak. Git, tak. Fajnie, to może jakiś sekundek złapiemy, czy nie? Dobra, ja mam numer. Zapisz mnie jako Natalia. Natalia, dobra. Natalia ulubiona, dobra. Słuchajcie się. Hej! Pa. Pa. Wraca, on wraca. Mega ma na kurtkę. A co, fajna, nie? Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. Powiedziała tak? Tak. A mówię, żeby nie mówiła. Ej, to nie szczerze, tak. Jesteście największymi cringe'ami. Możemy spróbować jeszcze jednej taktyki. Myślę, że Dominik będzie dobrym skrzydłowym. Właśnie chciałem powiedzieć, żeby Dominik poszedł ze mną. Wchodzę do gry! Ciężko jest cokolwiek znaleźć, no. Przez to, że jest ciemno, ale zaraz spróbujemy. Cześć, Michał jestem. Bardzo ładna jesteś. Dziękuję. Masz chłopaka? Nie ma. A ile masz lat? O, widzisz, bardzo fajnie. Ja mam 21. O, dzisiaj w ogóle skończyłem 21 rodziny. O, dzięki bardzo. A co ogólnie robisz w życiu? O, kochasz pieski. Bardzo. Ej, ja ci pokażę najpiękniejszego pieska. Słuchajcie, patrz, to jest bambi. Mega słodki, patrz, że jest pisakiem. Jezu, kocham tego psa. To tak masz na przykład, że jak idziesz sobie ulicą i zobacz pieska, to tak, o Jezu, ale to kurde, ja miałem pieska, który mi zmarł w tym roku. W kwietniu. No, był mega taki... A ile ma lat? 12-13, tak już... Ze starości. No, od dzieciństwa. Chcesz mnie przytulić może na... Chodź. Dzięki bardzo. Ja w lepszym miejscu. Tak, na pewno. Chcesz mi może dać swój numer? Pewnie. Git, to później jak coś. Git, pa. Teraz mi się bardzo fajnie z taką dziewczyną gadało. No miła bardzo, fajna. Studiuje, znaczy nie studiuje, tylko uczy się na kierunku weterynarii. Git. Ale mega fajna. Ja tu jestem niepotrzebny. Nie no. Siema, cześć. A możemy fotek? Kurde, nie robimy aktualnie fotek. Dobra, chcieliśmy sobie tak po prostu porozmawiać. A jesteście 3 dni tutaj wszystkie, czy nie? Nie, znaczy mieszkałem w Warszawie, ale... Tak, ale chodzi mi na festiwal, żeby byliście... Okej, okay. Czyli dopiero dzisiaj przyjechaliście? Tak. Okej, okay. I co, fajnie jest, czy nie? No, znaczy zaraz... fajnie. Co? Fajnie. Fajnie, okej, okay. To fajnie bardzo. Ja w ogóle Michał jestem. Cześć. Ile masz lat? 20. 20? Spoko, ja mam 21, w ogóle mam dzisiaj urodziny. O! No dawaj, chodź. Ogólnie powiem wam tak, Dominik mnie zmusił, żeby rozmawiać tutaj z dziewczynami. I na przykład możecie dać mi buziaka, tak, na przykład ty... To już nagrywa na pewno, możecie... Nie nagrywa, to będzie nasza słodka tajemnica. A nie, to jest jakby... To jest jakby, miałem mieć podsłuch, ale po prostu wiesz. Nie, po prostu to jest nowa moda. Dobra, to nic, ja nie zawracam już dupy. Git, fajnie. Fajnie, bo mega miło było porozmawiać. Na razie, trzymajcie się. Jestem wyczajony. Tak? No. O shit, a spoko chyba do pogadania było dziewczyny, nie? No to pogadałem spoko. Ale to tańce i różańce, to już raczej. Siema, cześć. A jeszcze jest jeden. Cześć. No, dawaj, chodź. Kurde, nie wiedziałem, że tak łatwo pójdzie, tak szczerze. Ej, ja zaraz przyjdę, przepraszam bardzo. Dzięki bardzo, w ogóle Dominik mi kupił. Szki. Chcesz? Nie, no, nie, mogę ci dać. Dobra, zróbmy tak, po prostu dam ci kurtkę za numer. O mój Boże, dobra. Dobra. Ale na pewno? No, ale na początku numer. Jak się nazywasz? Dobra, zobacz, nie zapytam. Julka. Macie jakieś fany, co nie? Za kurtkę sprzedaję. Będę na razie dzwonił po kurtkę. Tak, dobra, na razie, do później. Kochani, powiem wam tak, to co my teraz robimy, totalnie nie ma sensu. Nie o to, co chodzi, tak? Jakby w życiu trzeba znaleźć kobietę, która sama do ciebie przyjdzie, tak? Że poczujesz to. Teraz robimy takie rzeczy na siłę. Może po prostu przyspieszamy to, czy ludzie nie wiadomo. Gdzie masz kurtkę? Sprzedałem za numer. Jeszcze będzie się tego kosztowała, chłopie! Serio? Tak. Ej, to chyba trzeba oddać jednak. Oddaj jej numer, wiesz, kurtkę! Serio? Żartuję. Nice, ale co, spoko? Jest tak fajnie do pogadania, nie? O. Ale właśnie mówiłem, widzą, że tak różnie tak to jest. No było kilka prób, no było! Teraz pytanie, jak się dzisiaj czułeś podbijając do dziewczyn? Spoko, ja lubię ogólnie wychodzić takie ze strefy komfortu. Delikatnie, ale jak robiliśmy to pod kamerę, to już tak było delikatnie gorzej. Czyli teraz Michu spróbuję bez kamery, a wy dajcie znać, czy podobał się wam ten odcinek. I czy chcecie takich więcej? Elo!